Janek dzisiaj powiedział ważną rzecz. Pamiętacie, co Janek powiedział? Bo Janek się zapytał, czy pamiętacie kazanie. Kazanie wątpię, ale Janka to powinniśmy pamiętać, bo to było godzinę temu. Słuchajcie, zasada jest bardzo prosta. Mamy kochać Boga i ludzi i ludzie poznają nas po miłości wzajemnej. Nie po tym, że będziemy szastali wersetami na lewo i na prawo. Ludzie się stykają najczęściej z naszą osobowością najpierw. No jeżeli spotykasz kogoś i jakby stykasz się tylko z tym, co on mówi, cytuje jakieś wersety, no to za bardzo go nie poznasz. Więc to, co tak naprawdę pamiętamy, to pamiętamy osobowość jakiegoś człowieka. Gdy ktoś zna mnie przez lata, no to może określić mniej więcej, jaki jestem. Gdy ja kogoś znam, to też mogę określić. I przykrym jest, jeżeli kogoś znam lata i mogę go określić tak, to jest maruda, to jest narzekacz, a ten to sam coś szuka problemów. Wiecie, że tak można określić człowieka po latach, gdy go znamy. Że niestety zamiast wybijać się na pierwsze miejsce to, co pozytywne, to niestety negatywne rzeczy się wybijają. Więc jest tylko jeden sposób, żeby to zmienić. Nikt z nas nie jest doskonały sam w sobie. Naszą doskonałością jest Pan Jezus Chrystus. On jest tym, który daje nam świętość, On jest tym, który daje nam wiarę. No po prostu wszystko mamy ukryte w Panu Jezusie Chrystusie. I wystarczy, że nie On stanie się numerem jeden w naszym życiu, tylko jakieś pragnienia, marzenia, dążenia, tracimy tak naprawdę sens życia. I na początku jeszcze może komuś się podobać, bo ja to rozumiem, że ktoś na przykład, nie wiem, rozpoczyna biznes. Jeżeli on sobie dogadał już z Panem Bogiem, pomodlił się o to, Pan Bóg mu się zgodził, powiedział, że jest okej, rób biznes, bracie, siostro, jak najbardziej, będziemy się cieszyli, że Ci się powodzi i że będziesz oczywiście biblijnie dzielił się później tym, co Ci Bóg daje z tymi, którzy dużo mniej od Ciebie mają. Ale nieraz jest tak, wiecie, że ktoś się zachłysnie czymś, coś mu się spodoba, no nie wiem, wygodne życie, bogate życie, jakieś profity, jakieś uznanie i nagle mu się to spodoba, idzie w tym kierunku. Bracia, siostry, nigdy nie ma szczęścia na końcu takiej drogi. A ja, im jestem starszy, tym bardziej widzę, że jesteśmy sam na sam z Bogiem tak naprawdę. Dobrze, jak mamy braci i siostry, jak mamy kochającą żonę, kochającego męża, jak rodzice kochają dzieci. Rozumiecie, możemy się oprzeć jednym na drugim. Ale i tak przyjdzie czas, kiedy staniemy przed Panem Bogiem. I ja się nie będę mógł powołać na Konrada, ani Konrad na mnie. Przecież fajnie by było, wiecie, bym przyszedł i powiedział tak, Panie Boże, bo kościół uliczny był i dużo ludzi otrzymywało pomoc. A Pan Bóg powiedział, ale to robił Konrad. No ale ja się modliłem o Konrada. No ale to robił Konrad. I wtedy jak Bóg zawoła Konrada, to będzie mu dawał nagrody za to, co on zrobił. A mi będzie dawał za to, co ja robię. A czy będzie oprócz nagród coś jeszcze? Rózga będzie? Nie będzie. Nagana. Rózga nie. Strata będzie. Ale rózga nie, w niebie nikt nie bije nikogo. Ale strata może być. Może się okazać, że przeżyjemy życie i na końcu pójdziemy do Pana Boga i staniemy przed Bogiem i Bóg mówi tak, no niestety nie widzę nic w Twoim życiu, co zrobiłeś ze względu na mnie, albo bardzo mało tych rzeczy widzę, które zrobiłeś ze względu na miłość do mnie i na miłość do bliźnich. Natomiast dużo rzeczy ode mnie chciałeś, żebym Ci ciągle dawał. I ja Ci to dawałem. Wiecie, kiedyś, kiedy Saul zgrzeszył i Dawid jak grzeszył, to jest takie słowo w Starym Testamencie opisane. Gdybyś chciał więcej, ja bym ci to dał. A ty sam wyciągasz rękę i po swojemu zaczynasz żyć. Słuchajcie, Bóg nam nie odmawia dobrych rzeczy. Tylko Bóg wie, kiedy, w jaki sposób nam pewne rzeczy dać. I które rzeczy nam dać, albo których rzeczy nam nie dać. Amen? Przypomniał mi się taki dowcip, ja już go kiedyś opowiadałem w zborze, ale jeszcze raz to przypomnę. Pewien człowiek umarł, myślał o sobie dobrze, że jest dobrym chrześcijaninem, poszedł do nieba, no i tam domy, te mieszkania, które Jezus przygotowuje dla nas i patrzy, słuchajcie, stoi pałac taki niesamowity i on mówi, to na pewno moje. A anioł mówi, nie, idziemy dalej. No później za tymi pałacami to były takie skromniejsze domy. On mówi, no to chociaż tu są ładne tereny. No. A nie mówimy dalej. No i tak, wiecie, coraz standard jakby był coraz gorszy tych domków i była taka no nie stodoła, jakaś szopka taka zbita z desek, jakieś krzywe te ściany i tak dalej. Mówi, to ma być mój dom, a nie mówi, no słuchaj, z tego materiału, co z ziemi dostarczyłeś, to i tak nam dobrze wyszło. A Biblia mówi o tym, że mamy gromadzić sobie skarby w niebie, więc jest możliwość, że pracując tu
jakby według Słowa Bożego, tam jakieś skarby są odkładane. I może się okazać, że ktoś, kto jest bardzo biedny tu, no w sensie dosłownym, że mówi, no wiele nie zdobyłem, wiele mi nie wyszło i tak dalej, się okaże, że ma mnóstwo skarbów. I może się okazać, że ktoś, kto wydaje mu się, że wiele na tej ziemi osiągnął, no tam będzie, no niestety, jak ten z tą szopką, że i tak ci aniołowie coś tam stracili. Że zbawiony jest, ale to nie jest to samo, co być zbawionym i otrzymać jeszcze nagrodę od Pana. Ja kiedyś mówiłem w kazaniu, że bardzo często w kazaniach, kiedy się mówi, to się też mówi o karach, o różnych rzeczach, ale Biblia też zachęca nas i mówi o nagrodach, które kiedyś będą. I oczywiście to jest o tyle trudne, że to jest ulotne. No ktoś mówi, że będą nagrody w niebie i my mówimy, tak, będą nagrody w niebie. Porusza nas to czy nie? No to przypuśćmy, przychodzi dyrektor, mówi, panie Marku, będzie nagroda w pracy. I Marek, zależy jaki charakter miał ten dyrektor, to mówi tak, już to widzę, mówi, da starą przeterminowaną czekoladę i powiem, żebym się cieszył. A może być tak, że będzie znał tego swojego dyrektora, że jest bardzo hojnym człowiekiem, mówi, o, jak on powiedział, że będzie nagroda, to będzie nagroda. To będzie taka z górnej półki. I teraz powiem wam tak, za dużo o tych nagrodach się nie dowiadujemy w Biblii. Jest dużo opisów, ale aż tak dużo się nie dowiadujemy. Dlatego, że to są rzeczy, które nie przyszły ani do umysłu, ani do serca. A ludzie, których Bóg zabierał gdzieś do nieba i nieraz opisywali swoje świadectwa, oni nawet słów nie mają, żeby to opisać. Więc ta nagroda jest o tyle ulotna, że nawet jak wiemy, że ona jest pewna, bo nasz dyrektor, że tak powiem, jest bardzo dobry i bardzo hojny, to do końca nie wiemy, o co chodzi. Ale bracia i siostry, nagrody w niebie będą. I to powinna być jedna z motywacji naszych. Służę Bogu, bo kocham Boga. Służę ludziom, bo kocham ludziom. Ale będę też wierny i wytrwały, bo tam są nagrody. Nie wiem jak wy, ale ja w pracy, kiedy wiedziałem, że rozmawiam na przykład o wolnym dniu i kierownik mówi tak, Darek, nie ma sprawy. Przyjdziesz mi w sobotę, dam ci nawet święta wolne. To ja w tą sobotę, chociaż był wolnym dniem, idę chętnie do pracy, mam ogromną radość. Dlaczego? Bo już widzę, że mam wolne święta i pojadę sobie do mojej żonki ze Śląska do Wielkopolski. Ja już widziałem tą nagrodę, więc ta sobota to ze śpiewem na ustach. Bo widzimy nagrodę. Ale nieraz jest tak, wiecie, że skupiamy się tylko na tym, na tej codzienności. Sens życia, to co Janek powiedział, jakoś gdzieś tam nam ucieka. Albo się sensem życia staje to normalne życie, takie jak każdy człowiek, takie życie, do którego się nawracać nie trzeba. Bo przypomnę, bracia i siostry, no żeby jeść i pić, czy trzeba się nawrócić, a długo spać, a dużo filmów oglądać, a na wycieczki jeździć, a urlopy różne tam w odpowiedni dla nas sposób spędzać, no przecież do tego się nie trzeba nam nawracać. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że gdzieś może uciec nam z naszego takiego patrzenia na wprost Bóg, Jego chwała, i również to, że On po nas przyjdzie. I właśnie o tym chciałem dzisiaj mówić, że Pan Bóg po nas przyjdzie. Wiecie, Pan Jezus po nas przyjdzie. To jest obietnica, którą złożył. I przeczytam może Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 10, 11 werset. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. To jest obietnica drugiego przyjścia Jezusa, paruzji tak zwanej. I co ciekawe, ja gdybym patrzył, jak Jezus się oddala do nieba, też bym patrzył, gdzie On się oddala. A wy? No raczej to się na co dzień nie dzieje. A oni mówią, przyszli, jakby na przekór temu, że to jest zupełnie normalne, ludzkie, że patrzę, no coś się dzieje, mój Pan odchodzi do nieba, no widzę, jak odchodzi do nieba, widzę, jak się wznosi. Ja patrzę, oni mówią, a czemu wy tam patrzycie? A wy tam macie jakby nie patrzeć. I na co zwrócili uwagę ci aniołowie? Tak przyjdzie, jak go widzieliście odchodzącego do nieba. Co to oznacza? Że chrześcijanie od czasu, kiedy Jezus zmartwychwstał i odszedł do nieba, mają się skupić na Jego drugim przyjściu. Czyli mają być gotowi na Jego drugie przyjście. Bo to, że On przyjdzie, jest pewne. To, że On przyjdzie, jak błyskawica rozświetla horyzont, to jest pewne, bo to Pismo Święte o tym mówi. Za pierwszym razem przyszedł, żeby nas zbawić. Przyszedł na tą ziemię, przyjął ciało,
umarł na krzyżu za nas, cierpiał, żebyśmy mieli zbawienie. A teraz przyjdzie po tych, którzy są zbawieni. Ale bracia i siostry, powiedzcie mi, czy to jest wielkie wybranie, które Bóg nam zaproponował w Jezusie, czy takie na zasadzie, no może być. Słuchajcie, to jest niepojęte, co Bóg dla nas zrobił. Że my, ludzie, którzy byliśmy wrodzy Bogu, my byliśmy wrogami Pana Boga, my Go nie kochaliśmy, jak komuś się wydaje, że Go kiedykolwiek, czy znam takie ludzie, co mówią, że zawsze kochali Pana Boga. No to jeżeli zawsze kochać Pana Boga, to znaczy, że zawsze w jakiś sposób łaska Boża musiała przyjść i Duch Święty Cię musiał prowadzić, dotykać, bo nie ma innej możliwości. Normalnie Biblia mówi, że wszystkie nasze dobre uczynki są jak szata splugawiona. Że wszyscy się wespół splugawiliśmy, że wszyscy w grzechach żyliśmy, czy większych, czy mniejszych, czy bardziej zdeprawowani, czy mniej, ale przez grzech byliśmy wszyscy zdeprawowani. I przyszedł Jezus, żeby nas wyrwać z ciemności, z rąk diabła i grzechu i mówi, zostawiam was na chwilę i ja po was wrócę. Kiedy bardzo na kogoś czekacie, przygotowujecie się, czy nie? Kiedyś jechałem do mojego Michała. Nie wiem, czy wam to opowiada. I Michał mówi tak. Tata, jak ty przyjeżdżasz do mnie, to muszę posprzątać. I wszedłem do domu, który z innymi studentami wynajmowałem. I ja mówię, no Michał, przecież mówisz, że posprzątasz. On mówi, ja już posprzątałem. Więc nie wiem, jak wyglądał ten dom wcześniej. Ja mówię, Michał, to jest przegięcie. No mieszkacie tam, nie pamiętam, trzech chłopaków chyba tam mieszkały. Więc mówię, to jest przeginka trochę. Więc wiem, jak to jest, jak człowiek przyjeżdża i nastawia się, że ma być wszystko przygotowane, a jest przygotowane inaczej. I bracie i siostry, Panu Bogu nie wystarczy, że ty się przygotujesz inaczej. Ty masz być przygotowany tak, jak Pismo Święte tego oczekuje od ciebie. I Bóg nie wymusza na nas pewnych rzeczy. Naprawdę to jest też ciekawe, że tak w związku małżeńskim nie ma mowy o poniżaniu żony, o zmuszaniu, o serwowaniu jej ciągle wersetu bądź poddana, to tak żmotkiem tą żonę bił ciągle, bądź poddana, guzy takie ma ty, bądź poddana. A ona oczywiście w drugą stronę, a ty mnie miłuj, jak Chrystus umiłował Kościół, miłuj mnie, jak Chrystus umiłował Kościół. I to jest błędne koło. Zauważcie, że Chrystus jest oblubieńcem, my jako Kościół jesteśmy oblubienicą. Czy On nas zmusza do czegoś? Czy On nam truje ciągle? Czy on za każdym razem modlitwie mówi bądź poddany? I ty mówisz, Boże, ja już się nie modlę, bo w kółko to samo do mnie mówisz. A Bóg mówi, no bo w kółko nie robisz tego, czego oczekuję. Bracia i siostry, kiedy Chrystus przyjdzie po nas, to tak jak w liście Piotra to jest opisane, że on przyjdzie po oblubienicę bez zmazy, bez skazy, bez zmarszki, bez czegokolwiek w tym rodzaju. Ja nawet się rano wstałem i mówię tak, a szkoda, że sobie nie sprawdziłem, co to są te zmazy, zmarszczki, skazy. Z greckiego bym sobie to sprawdził, to bym może więcej wiedział, czego na pewno nie możemy mieć jako Kościół. Ale dzisiaj chcę się skupić nie na wadach, które ewentualnie mogłyby wystąpić w nas, tylko na tym, że mamy mieć nastawienie człowieka, który oczekuje swojego Pana. I są przypowieści, które mówią, że Pan wyruszył w daleką podróż, ale on wróci. Że Pan rozdał talenty, ale wróci. Że Pan rozlicza z talentów, Pan rozlicza z zarządzania. I to nie jest tak, że my będziemy się ciągle tłumaczyli, jestem biedny, niedoskonały, Boże, Ty wiesz, no więc ja ciągle tylko gafy robię, miej dla mnie litość, bo ja będę robił gafy. Słuchajcie, tam, gdzie nie mamy siły, to Bóg to rozumie i doda nam siły. Ale często mamy w wielu dziedzinach siły, ale nie chce nam się wykonać tego, co Bóg powiedział, albo pozwalamy sobie zapomnieć o tym. Zaznaczam, że to pozwalamy sobie zapomnieć, nie rozumiem na zasadzie, że mamy amnezję. To jest zgodzenie się na amnezję. To jest zgodzenie się, żeby diabeł ukradł nam wszystkie dobre relacje z Panem, ukradł nam nasze motywacje, nasze pragnienia, te dobre i zostają inne motywacje, inne pragnienia i inne dążenia. Czyli to jest taka zgoda na amnezję, że my naprawdę nie pamiętamy już, o co Panu Bogu chodziło tak naprawdę, jeśli chodzi o chrześcijańskie życie, ale my się na to zgodziliśmy po drodze, żeby ktoś nam to ukradł. I to jest znowu opisane w tej przypowieści o ziarnie, kiedy troski i umiłowanie świata powodują, że to jest zagłuszone wszystko, zaduszone i żadnego owocu z tego dobrego nie ma. Dlatego my możemy być ludźmi, którzy mają zaduszony owoc poprzez troski, poprzez umiłowanie bogactwa, choćby dwie złe postawy i my nie wydamy plonu. I teraz jak przyjdzie Pan Jezus i ja powiem, no Boże, bo troski mnie wykończyły. A Jezus mówi, przecież ostrzegam Cię, że masz troskę zrzucić na mnie. Ostrzegam Cię, że troska wykończy wszelkie dobre plony w Twoim życiu. No, przeoczyłem. Powiedz mi, czy to jest tłumaczenie?
Ja bym chciał, tak, żebyśmy wszyscy byli tacy łaskawi dla wykonawców robót budowlanych. Przychodzi ktoś i krzywo postawił ścianę. No wiesz co, no tak zapomniałem, jak się ten pion używa. No w szkole jeszcze pamiętałem, później majster wtedy też mi tłumaczył. No tak zapomniałem, no ale no niech pan będzie łaskawy dla mnie. No krzywo to krzywo, no jakoś pan będzie mieszkał. Raczej nie powinno się zawalić. Proszę, tu są pieniążki za wykonaną robotę. Co byście zrobili? Nadzór budowlany byście wzywali, żeby do sądu by ludzie poszli z tym. Jakoś w takim normalnym, codziennym życiu nie mamy tyle łaski, co byśmy chcieli, żeby Bóg ciągle łaskawie wybaczał nam wszystkie nasze głupoty. Zaznaczam, że Bóg nasze głupoty też nam wybaczy. Ale jeżeli świadomie pozwalamy, żeby nas okradano z naszych pragnień, marzeń, dążeń, świętego życia, no to słuchajcie, to w jaki sposób Bóg ma z nami postępować? Co ma jeszcze nam powiedzieć, jeżeli my sami pozwalamy? Zostaliśmy oświeceni przez Pana Boga, przyszło światło, zobaczyliśmy, co jest grzeszne, co jest złe i nagle powoli jakby idziemy w tym kierunku bardziej grzechu czy życia bezowocnego niż życia, które Boga wielbi. A oczywiście czytamy o apostole Pawle, który całe życie poświęcił Bogu i mówimy cudowny apostoł, rewelacja. No skoro kogoś podziwiamy, no to może idźmy w tym kierunku. Amen? Taką postawę powinniśmy mieć. I teraz, jeżeli aniołowie przyszli do apostoła i powiedzieli tak, patrzycie i już nie patrzcie tam. On już odszedł do nieba. Teraz skupcie się na tym, że on znowu przyjdzie. I bracia i siostry, dzisiaj chciałbym to wzbudzić w naszym sercu. Motywację do zmiany życia na życie, które jest poddane Panu Bogu we wszystkich szczegółach czy dziedzinach życia. Zaznaczam, że to jest proces, więc nie oczekujcie, że w ciągu jednego dnia czy dwóch wszystko się pozmienia, bo się nie pozmienia. Natomiast dążymy do doskonałości, dążymy do pełni posłuszeństwa Panu Bogu. To jest nasz kierunek. I przyjście Jezusa jest właściwą motywacją. On przyjdzie z aniołami. Wiecie, kiedyś czytałem świadectwo pewnym człowieku, że on mówi, wolę rozmawiać z Panem Bogiem niż z aniołami. I wiecie dlaczego? Mówił, bo Bóg jest taki łaskawy. Jest taki pełen miłości. Jak z Nim się rozmawia, to jest jakby taka ulga dla człowieka. A anioł jak przychodzi, mówi, jakbym coś zrobił nie tak, to mówi, tak spojrzy na mnie, on robi tylko to, do czego Bóg powołał. Nie ma tam ani o milimetr zejścia z tej drogi, z tej decyzji, którą Bóg polecił aniołowi. Wiecie, a Jezus przyjdzie z tymi aniołami i zbiorą jednych jako owce, oddzielą kozły. Pamiętacie te wszystkie przypowieści? Więc słuchajcie, to, że przyjdzie, nadejdzie czas końców jest pewne, bo Biblia jest pewna. To jest prawda. I teraz, czy staniemy jako ludzie, którzy są przygotowani, czy staniemy jako ludzie, którzy ciągle jeszcze będą próbowali się w jakiś sposób wymawiać, że nie dali rady. Bracia i siostry, wiem jedno, w swoim życiu to zaobserwowałem. Jak się skupię na celu Bożym, to ja ten cel będę starał się wykonać. Czy mi wyjdzie lepiej, czy gorzej, nie ma znaczenia. Skupiłem się na celu, idę w tym kierunku. Natomiast można sobie też odpuścić. Wystarczy trochę ciężarów, ludzie mówią, ja już nie mogę, Boże, no to do widzenia. No i teraz to co, życie Ci się poprawi, jak zrezygnujesz z Bożej drogi? Ja już nawet widziałem osoby, które szukały męża czy żony i mówią, ja już rezygnuję z szukania bogobojnego męża czy bogobojnej żony, bo Bóg mi nie chce dać żony. No to ja mu współczuję. Jak sobie znajdzie niebogobojną żonę czy niebogobojnego męża, no to współczuje tej osobie. Ta osoba nie wie, co mówi w ogóle. To jest jakaś desperacja. Tak więc, jeżeli chodzi o naszego oblubieńca, Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, że jest to przedstawione w Biblii w ten sposób, aby On wyjechał do dalekiego kraju, a my czekamy na Niego, aż przyjedzie. I to jest jeden z opisów. I teraz powiedzcie mi, jeżeli jesteś narzeczony, wyjeżdżasz gdzieś, a twoja narzeczona została daleko od ciebie, to czego oczekujesz od narzeczonej? Tak po ludzku. No wierność to podstawa. No przecież żaden narzeczony nie wyjedzie i nie słyszy od kolegów SMS-y, dostaje, słuchaj, ta twoja narzeczona to była na trzech dyskotekach, na pięciu imprezach i tak dalej, i tak dalej. No to głupi by był, jakby podtrzymywał tą znajomość. Dlatego, bracia i siostry, czego Bóg oczekuje od nas w tym okresie, nazwijmy, oczekiwania na oblubieńca? Wierności, czystości, świętości. My się przygotowujemy na Jego powrót. A przygotowanie, najlepsze przygotowanie, to nie tak jak mój Michał, że posprzątał mieszkanie. Przygotowanie dotyczy Twojego serca.
I ja często sprawdzam, czy ja w ogóle tęsknię za Panem Bogiem. Bo nieraz ludzie tęsknią za świętym spokojem, tęsknią za dobrymi finansami, za dobrą pracą, nie wiem, za grzecznymi dziećmi, żeby się zmieniły, były grzeczne, żeby mąż był dobry, i tęsknią, i tęsknią, i Bogu o tym opowiadają, ale nie tęsknią za samym Bogiem. To już mówiłem ostatnio, ale pewien człowiek do mnie zadzwonił i taki był rozczarowany, mówi, wychodzi z tego, że diabeł więcej działa niż Pan Bóg. Modliłem się 4 godziny i nic. Ja mówię, czyli po 4 godzinach wypłatę, tak? 4 godziny, aż 4 godziny. Po 4 godzinach to się wszystko musi dziać, bo aż 4 godziny poświęciłeś. Ale jak dopytany ktoś 4 godziny spędził przy telewizji, to lania za to nie dostanie, że głupie filmy ogląda. Znaczy, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Nie chodzi mi o to, że może nie obejrzysz żadnego filmu, ale wybierz, żeby to był w ogóle film, który nie zabierze ci czasu albo ci wody z mózgu nie zacznie robić. Zauważycie chyba, że ostatnio prawie w każdym filmie musi być dobra para gejowska, homoseksualna i oni tak się kochają, wszyscy się tak kochają. I teraz Bóg, kiedy mówi, że to jest niedobre, bo tak w Biblii jest napisane, to Bóg jest rasistą. Bóg po prostu tutaj jakieś ciężary wkłada, to nie jest żadna wolność, to są przymusy i jakaś opcja tam jest włączona. I teraz jeżeli ktoś nie czyta Biblii, nie kocha Boga, to powiedzcie mi, czy po iluś latach, jak takie będą obserwowane takie filmy, czy to nie stanie się zupełnie normalne? Niedawno czytałem sobie o Sodomie i Gomorze i tam jest wyraźnie napisane, że mężczyźni od najmłodszego do najstarszego przyszli, bo chcieli gwałcić przybyszów. Także było takie zepsucie. I wszystkie te miasta okoliczne zginęły z tego powodu zepsucia. A kiedy Lot mówił do przyszłych swoich zięciów, że Bóg zniszczy to miasto, to im się wydawało, że on żartuje. I wielu ludziom się wydaje, że naprawdę, że to są żarty, to przygotowanie na przyjście Pana Jezusa, święte życie, kochanie Boga, kochanie bliźniego, że to takie gadanie ckliwe, jakieś, nie wiem, takie miłe. Nie, to jest prawda. Bracia i siostry, my mamy się przygotować. Ja wiem, jak mam gości do domu nieraz, mają goście przyjść, to ja wiem, jak Marzena mnie goni, co tam jeszcze trzeba zrobić, a popraw to, a przygotuj ogród, a wyciągnij już to, a pomóż to. Ja oczywiście jako mąż bardzo chętnie takie rzeczy wykonuję. To jest taka część mojego życia, mojego pragnienia, żeby przygotować obrusy i tak dalej. Bo wszyscy mężczyźni to bardzo lubią, także... Prawda jest taka, że no robimy, bo goście przychodzą. No nie można przyjąć gości w byle jaki sposób. No wyobraźcie sobie, że przychodzi Michał do mnie w gości, a ja mam szklankę wczorajszą po kawie sypanej. Został taki brązowy brzeżek, a ja tak opłukę i mówię, nie brzydzisz się, nie? Ty mu kawę robię. To nie jest przygotowanie dla gościa. Ja pamiętam, moja Marzena tak robi, moja mama tak robiła, większość ludzi tak robi, że jak przychodzą goście, to się wyciąga na przykład lepsze sztućce, czy lepsze talerze, czy lepsze filiżanki. Też tak robicie, czy nie? Ktoś powie tak, ja nie, ja wszystkich traktuję jednakowo. Wszyscy z musztardówek pijemy. Musztardówki to były kiedyś takie szklanki po musztardzie. Albo w plastikowym, nie tuką się. Nie, no gościa się szanuje, a Jezus przychodzi. Bracia i siostry, to będzie największe wydarzenie we wszechświecie dla nas, że Pan Jezus przychodzi po swój Kościół. I On przychodzi po Kościół, który jest przygotowany. Po Kościół, który Go kocha. Amen. Teraz Pan Jezus zasiada po prawicy Ojca, ale przyjdzie czas, kiedy z tego tronu wstanie i pójdzie po swoją oblubienicę. To jest zupełnie naturalne, bo oblubieniec zawsze chce się połączyć z oblubienicą. Zawsze ma być wesele i ma być wielka frajda. To jest zupełnie naturalne. Dlatego Bóg też te przykłady takie, które my po ludzku rozumiemy, stosuje, żebyśmy zrozumieli, jak Jezus przyjdzie po nas. Dokładnie tak, jak oblubieniec przychodzi po oblubienicę. Przygotowany. Gdybyśmy popatrzyli jeszcze do ksiąg, choćby księga Rut, przepraszam, nie księga Estery. W księdze Estery, gdy zebrano dziewice, które miały być przygotowane, żeby spotkać się z królem, to one tam, wiecie,
no nie pamiętam ile miesięcy, ale to były miesiące przygotowania, olejków, nacierania, przeróżne rzeczy tam były robione, żeby ona stawiła się przed królem. Oczywiście dla mnie to jest obraz tego, że Duch Święty używa wszystkiego, wszystkich możliwości swoich jako Wszechmocny Bóg, żeby nas przygotować na spotkanie z królem, bo my się spotkamy z królem. I to powinna być ogromna motywacja dla nas. Może przeczytam tak. Filipian 3, rozdział 18-21. Paweł mówi tak. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To jest jeszcze 21 werset. Paweł, kiedy mówi, myślę, że o chrześcijanach. Wiecie, bo jeżeli chodzi o ludzi niewierzących, którzy nie kochają Pana Boga, no to zawsze Paweł mówi, że oni źle żyją. Więc jeżeli mówi tak, wielu bowiem z tych, o których często mówiłem, a teraz też z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża, to myślę, że mówił o chrześcijanach, którzy żyli tak, by byli wrogami krzyża Pana Jezusa Chrystusa, a nie zwolennikami, naśladowcami Jezusa. I do czego odwołał się na końcu Paweł? Z jednej strony mówi o ludziach, którzy źle żyją, a później mówi, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. I znowu się odwołuje do przyszłości. Odwołuje się do rzeczy wiecznych. I mówi, przyjdzie Pan Jezus i przemieni nasze ciała. Czyli kiedy mówi o grzechu, mówi o poddaniu się grzechowi, to mówi też o tym, że my czekamy na zupełnie inne rzeczy. To jest taka przeciwwaga. Więc jeżeli ludzie chcą żyć w grzechu, mają do tego prawa i żyją. Wielu wybiera grzech. Ale my jako chrześcijanie zawsze się odwołujemy do tej drugiej strony, że Pan Jezus przyjdzie, że jest ojczyzna nasza w niebie, że jest miasto przygotowane, że Bóg nam mieszkanie tam buduje. Jest tyle cudowności tam. Nie wiem jak wy, ale no teraz jest dużo takich choćby wirtualnych rozrywek, na które ludzie się łapią. I oni cieszą się z różnych wirtualnych rozrywek, zabijają sobie czas. Ale bracia i siostry, przez tysiące lat ludzie nie mieli komputerów, nie mieli tych wirtualnych rozrywek. I jak chrześcijanie byli prześladowani, to często tylko myślenie o tym, że przyjdzie Pan Jezus i jest ojczyzna w niebie, to była doskonała pociecha dla nich. A kiedy ktoś umarł, pamiętacie w jaki sposób mieli być pocieszani ci ludzie? Żeby się nie smucili? Właśnie mówił o nadziei. Nadziei, która jest zachowana w niebie. Że nie smućcie się jak ci, którzy nie mają nadziei. Bo na tej zasadzie umarł ktoś, spotkamy się z nim. Natomiast ludzie, którzy nie wierzą Bogu i w Boga, no i nie spotkają. No kogo spotkają, bo oni nie wierzą w Boga. Żyją po swojemu, żyją w grzechu. Czy wiecie, że u Boga 1000 lat jest jak jeden dzień? To jest taki, wiecie, poetycki zwrot. Żeby tak ładniej brzmiało, to jest napisane, że 1000 lat jest jak jeden dzień. Zastanawiałem się nad tym, czemu tak jest napisane w Piśmie Świętym. Wiecie, Pismo Święte, kiedy coś mówi, to zawsze ma sens. To nie jest napisane od tak dla ozdoby. To nie jest ozdobnik do jakiegoś wywodu, listu czy historii. Drugi świętego Piotra, 3 rozdział. Trzeci rozdział i od 7 wersetu. A teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Dlatego dzisiaj nie mówimy o sądzie i o zagładzie, bo mówimy o przyjściu Jezusa, bo wierzących ludzi ma dotyczyć przyjście Jezusa, a nie sąd i zagłada. Rozumiecie, co mi chodzi? Czyli nie mówimy dzisiaj nie straszymy nikogo, tylko mówimy o czymś bardzo pozytywnym, że Pan Jezus przychodzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodziło uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na nie spłoną.
Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Chrześcijanie czekają na dobre rzeczy od Pana Boga. Niech, umiłowani, to jedno nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana 1000 lat jest jak jeden dzień. No takie dziwne stwierdzenie trochę. I sobie przeliczyłem, zapisałem. 1000 lat przez 24 godziny, 41,67 lat na godzinę wychodzi. Czyli człowiek tak naprawdę, jak 80 przeżyje, to 2 dni jest na tej ziemi w oczach Bożych. Tak naprawdę w Bożym patrzeniu na czas 2 dni tu żyjemy. Amen? 2 godziny, przepraszam. 2 dni to Pana Jezusa nie ma. 2 godziny. A Pana Jezusa 2 dni nie ma, bo jak 1000 razy za 1 dzień, to 2 dni go nie ma. No, niedługo, nie? Według nas no, to jest duży okres czasu, 2000 lat. A w oczach Bożych to są 2 dni. Jeżeli, mówię, 1 godzina to są 41,67 lata, to 80 lat to są 2 godziny. Więc w oczach Bożych po 2 godzinki żyjemy tu na tej ziemi. Wiecie, do czego mnie jakby takie myślenie zmusza? Że mam mało czasu. Mam tylko 2 godzinki. Co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że w ciągu 2 godzin Pan Jezus przychodzi? Na kolana, no właśnie, to nie jest dobre podejście. Powinniśmy żyć tak jak do tej pory, bo to znaczy, że nie musimy nic zmieniać, bo żyliśmy dobrze. Natomiast jeżeli ktoś mówi, Pan Jezus przychodzi i nagle, tak Pismo Święte mówi, pagórki, padnijcie na nas, schowajcie nas przed Panem. Albo ktoś mówi, Pani nie przychodź, bo jeszcze żony nie miałem, Pani nie przychodź, bo jeszcze biznesu nie zrobiłem. No to w ogóle już odpadają takie motywacje. A mieliście kiedyś takie motywacje, jak pomyśleliście, że Pan Jezus przychodzi i mówicie, Panie Jezu, jeszcze tak nie pożyłem sobie na tej ziemi, tak, no nie chcę, żebyś przychodził. Mieliście takie myślenie? Ja miałem. Teraz mówię tak, o Panie, dopiero się ożeniłem, abyś teraz przyszedł, to tak jeszcze, no dzieci, no to chciałbym poznać to, co niby dobre w tym życiu. To było złe myślenie z mojej strony. Dlaczego? Bo powinienem tak czy inaczej pragnąć przyjścia Pana Jezusa najbardziej. Ale kiedy za to w życiu różne problemy przychodzą, to wtedy człowiek od razu by do nieba odchodził. Nie mamy tak, że jak się dobrze dzieje, to mamy pomysły na życie, jak tutaj rozplanować pieniążki i czas i urlop. Natomiast jak przychodzą ciężary, mówię, Boże, już lepiej mnie zabierz. Eliasz też tak się modlił. Panie, nie jestem lepszy niż ojcowie moi, zabierz mnie stąd. Ale to świadczy o tym, że to jest ucieczka. To nie jest dobre pragnienie. Jak jest problem, to uciekać do nieba. No każdy by tak chciał. Nie ma tak dobrze. Mamy swoje zrobić. List do Efezjan mówi, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Wszystko mamy wykonać, co Bóg postanowił dla nas. Wszystko mamy Jego wolę wykonać i wtedy się ostoimy. Przyjdzie Pan Jezus, będą dla nas nagrody. Także według tej rachuby Bożej mamy 2 godziny na robotę, na pracę, na życie. I w tych 2 godzinach mamy poznać Pana Jezusa, i mamy żyć tak, jak Bóg przekazał i odejść po prostu sobie do Niego, jeśli On nie zdąży po nas przyjść. 2 godzinki, a Pana Jezusa 2 dni nie ma. To tak obrazowo stwierdzę, że może komuś to w jakiś sposób pomoże. Za pierwszym razem Jezus przyszedł z powodu grzechu, tak? Żeby nas zbawić od grzechów. Ale za drugim razem On się ukaże, przyjdzie po to, żeby nas zabrać do siebie. On się dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku pokaże. Wiecie, że tam nie chcę poruszać teraz tych tematów związanych z końcem świata, antychrystem, wielkim uciskiem, bo koniec świata, tak zwany koniec świata, nie jest wydarzeniem jednorazowym, tylko to jest taki pewien długi proces, który będzie się na tej ziemi jakby objawiał, będzie się to przetaczało przez ziemię. Także sam koniec świata to jest taki rozciągnięty w czasie dłuższy etap. Natomiast bez Pana Jezusa Chrystusa nie ma dobrego życia. Po prostu nie ma. Nawet jeżeli ktoś powie, ale ja znam przyzwoitych ludzi. Tak, przyzwoitych znasz. I znasz kulturalnych. Tak, zgadzam się, możesz znać bardzo kulturalnych. I znasz solidnych. Tak, jak najbardziej. Ale Jezus przyjdzie zbawić tych, którzy umiłowali Jego przyjście. Nie tych, którzy są kulturalni tylko. Bo to by znaczyło, że kulturalny
człowiek pójdzie do nieba. Poprawnie żyjący pójdzie do nieba. To jest nieprawda. Zbawicielem naszym jest Jezus Chrystus. Amen? Spójrzcie, kiedy Pan Jezus chciał pobudzić Kościół w Rzymie do pracy, co zrobił Paweł? Przeczytam list do Rzymian. 13 rozdział. Od 11 wersetu. A to może od 10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnienie więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłościach, nie w swarach i zazdrości. I 14 może przeczytamy. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokoić pożądliwości. Kiedy w Rzymie chciał chrześcijanom powiedzieć o dobrym życiu, to się znowu odwołał do tego, że już jest bliższe nasze zbawienie. Znowu się odwołuje, że Pan Jezus przychodzi. Ja byłem zaskoczony, wiecie, jak zauważyłem, że jedną z głównych motywacji przewijających się przez Pismo Święte dotyczącą chrześcijan, żeby żyli poprawnie, żeby byli posłuszni, to zawsze jest to, że Pan Jezus przychodzi. Że przyjdzie Pan, że przyjdzie Pan, że zbawienie nasze jest bliższe niż w dniu, kiedy się oddaliśmy życie Jezusowi. Bracia i siostry, jest dużo bliższe zbawienie teraz, niż gdy się nawróciliście. Nie rozumiecie, czego się boję? Mówię tak, Panie Boże, żyję z Tobą ileś tam lat i ja naprawdę widzę nie w swojej słabości. Mówię, Boże, nigdy w życiu nie chciałbym zatonąć przed wejściem do portu. Rozumiecie, co chodzi? Nigdy w życiu nie chciałbym starać się żyć dla Pana Jezusa, kochać Go, a w pewnym momencie dam się namówić diabłu, że mi się nie chce, że wybieram życie tak, jak jest to opisane. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. I nie ma wieku, w którym możemy sobie powiedzieć, no teraz to już tylko czekamy śmierć, już na pewno będę żył z Panem Bogiem dobrze i tak dalej. To jest nieprawda. W każdym wieku możesz stać się człowiekiem leniwym, głupim, zazdrosnym, plotkującym. W każdym wieku. Amen? Oczywiście zaznaczam, to z obserwacji mówię. Jeżeli dzieci dobrze wychowane, to one, gdy są dorosłe, to co z mlekiem matki wystały, to co z domu wyniosły, to przez długie lata im towarzyszy. I to jest jakby taka stała część ich życia i charakteru. Więc jeżeli my idziemy za Panem Bogiem takim sercem niezachwianym, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że Duch Święty tak nas przekona, że my w życiu nie będziemy nigdy chcieli zejść z tej Bożej drogi. Ale jeżeli będziemy mieli takie rachityczne wychowanie, jakieś złe, życie po swojemu i tak niby wzrastamy, ale tak, wiecie, nie ma tego prawidłowego duchowego wzrostu, jest duże prawdopodobieństwo, że ludzie po roku, po dwóch, po pięciu, po dwudziestu odechciewa im się żyć po chrześcijańsku. I niestety znam takie osoby, które znałem przez dekadę czy nawet dłużej i odchodziły od Pana Boga i wybierały życie w tym świecie. Dlatego Paweł, kiedy mówi, żeby nie żyć w biesiadach, pijaństwach, rozpustach, rozwiązłości, kłótniach, zazdrościach i moglibyśmy wymieniać jeszcze inne rzeczy, to mówi, zbawienie jest bliższe. Pamiętajcie, że Pan Jezus przychodzi. Następnie, kiedy Jezus chce nas wzmocnić, żebyśmy Go wyznawali przed ludźmi. Jeżeli chce, żebyśmy byli mocni. Czy mieliście nieraz opory przed przyznaniem się, że jesteście chrześcijanami? No na pewno, bo takie jest życie, że nieraz jesteśmy w towarzystwie, które nie aprobuje chrześcijaństwa i my jesteśmy wtedy jak kosmici. I nawet z punktu widzenia takiego, nie wiem, socjologicznego jakiegoś, no zawsze człowiek chciałby być częścią jakiejś grupy, a nie być tym, który jest po drugiej stronie obozu. I teraz Jezus, kiedy się odwoływał do uczniów, i chciał ich wzmocnić, żeby się nigdy nie wstydzili Pana Jezusa. I bracia i siostry, my naprawdę nigdy się nie wstydźmy Pana Jezusa. Ewangelia Marka, 8 rozdział, 38 werset. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, te
tego, iż Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. I znowu mamy odwołanie do Jego przyszłości. Do przyszłości. Kiedy On chce wywrzeć wrażenie, On nie tłumaczy, no będzie mi miło, jak Ty będziesz miły. Będzie mi miło, jak będziesz mówił o mnie dobrze. Będę się bardzo cieszył, jak powiesz, że no jednak wierzysz w tego Pana Jezusa. No On nic takiego nie mówi. On mówi o rzeczach ostatecznych. Mówi, przyjdzie czas, kiedy będzie sąd, kiedy będą aniołowie, kiedy ja przyjdę i wtedy kto się mnie wstydzi, no to ja się nie przyznam do niego. Tak, wiecie, to nawet jest logiczne, nie? Jeżeli ktoś udaje, że ciebie nie zna, to co, będziesz mówił, że to jest twój przyjaciel? To takie nawet niekulturalne by było, że ktoś się ciebie zapiera, a ty ciągle mówisz, że nie, to jest mój przyjaciel, to jest mój przyjaciel. A on się wszędzie zapiera, że, nie, że się nie zna. Pamiętasz, jak Piotr zaparł się Pana Jezusa, jak to przeżywał później? Jak płakał rzewnymi łzami. A on się tam zapierał, nie znam tego człowieka, nie znam tego człowieka i zapierał się. To nie było tylko na zasadzie, nie, wy się mylicie. On po prostu całym sobą przedstawiał tą wersję, że nie zna Pana Jezusa. Trzy osoby przychodziły. Ludzie mówili, ty też z nim chodziłeś. Nie chodziłem, ja go nie znam. Wiecie, to jest przykre. Znać kogoś 3 lata, tak dobrą osobę jak Jezusa Chrystusa i na końcu powiedzieć, że się go nie zna. Czyli jest możliwe, żeby się zaprzeć. Jest możliwe, żeby żyć byle jak. I teraz Jezus, żeby ludzie się przestali go wstydzić, mówi tak. Nie wstydźcie się, bo przyjdzie czas, że każdego, kto się nie wstydzi, niestety spotkają z tego powodu bardzo poważne konsekwencje. Jezusa się mamy nie wstydzić i koniec. Amen? Wstydzić to się możemy swojej głupoty, swoich grzechów, swojego oplotowania. Tych rzeczy się możemy wstydzić. Natomiast Pana Jezusa się nie wstydzimy. Znacie lepszą osobę niż Pan Jezus? To co, wstydzić się go mamy? Następne. Wiecie, ja mam dużo takich punktów wypisanych. Kilkanaście. Chyba nie zdążę. 1 Tesaloniczan 4,18. 4:18. 17-18. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, a może przeczytam od 16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Ja jeszcze nigdy nikogo chyba nie pocieszałem, że Pan Jezus przychodzi. A tu jest napisane, żeby tak się pocieszać. Nie, ja mówiłem, będzie dobrze, Pan Bóg jest dobry. Różne inne miałem argumenty. Natomiast tego argumentu nie używałem. I to jest błąd. Bo skoro Biblia mówi, pocieszajcie się tymi słowy, że Jezus przychodzi, że przyjdzie czas, kiedy zmarli najpierw powstaną, a ci, którzy będą przy życiu, będą przemienieni, będą na zawsze z Panem. Obłoki to jest symbol świadków. Czyli tych, którzy umarli w Jezusie, tych, którzy mogą zaświadczyć, że Jezus Chrystus jest te dobre rzeczy jako Zbawiciel, które dokonał wobec ludzkości. Także to będzie wielkie świadectwo, będziemy wokół wszystkich ludzi i my sami będziemy świadczyli o tym, co Jezus zrobił z naszym życiem. Mamy się tym pocieszać, że przyjdzie Pan Jezus i nas stąd zabierze. Kiedyś, pamiętam, stare pieśni to były o padole łez. Tak śpiewano, padole łez, że tam, że ciężko, że jakoś tam idę, wytrwale, wędrowiec, pielgrzym. Teraz, słuchajcie, nawet ze śpiewników zniknęły słowa o pielgrzymowaniu, o tym oczekiwaniu Pana Boga. Raczej, może to jest subiektywne, ale raczej zauważyłem, że dużo jest takich pieśni, tak aby się ktoś zakochał w kimś. Że ja kocham Jezusa i On mnie kocha. Alleluja. Amen. I to jest prawda. My kochamy Jezusa, On kocha nas. Ale słuchajcie, te słowa o tym, że pielgrzymujemy tutaj. I Biblia mówi o tym, że pielgrzymami jesteśmy na tej ziemi. Że nasza ojczyzna jest z niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy. A nie tylko zakochani. Słuchajcie, zakochani, jeżeli biorą ślub, to mają też obowiązki do wykonania. I teraz, jeżeli nas czeka ślub z Panem Jezusem, czyli Kościół jako oblubienica, Jezus jako oblubieniec, mamy obowiązki do wykonania. Przygotowujemy się, żyjemy przykładnie. Żyjemy tak, żeby On się nie wstydził za nas, jak przyjdzie. I to już każdy musi sam zweryfikować, co się Bogu nie podoba w naszym życiu, co by należało zmienić i co się podoba Bogu, co fajnie by było jeszcze wzmocnić, żeby było jeszcze silniejsze. List Jakuba 5,7.
5 rozdział, 7 werset. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późny deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. I wiecie, tu kiedy Jakub chciał poruszyć chrześcijan, żeby byli wytrwali, to najpierw mówi o rolniku, który jak zasieje ziarno, no to czeka, no co najmniej te parę miesięcy musi poczekać na plon. Ja jeszcze nie spotkałem rolnika, który w piątek zasiał, a w sobotę poszedł zobaczyć, czy coś rośnie i załamany do żony mówi, nic nie rośnie. Takiego, a my nieraz chcielibyśmy, wiecie, tak wszystko na pstryknięcie w palce, żeby było. Na nic nie czekać, wszystko od razu. Jak tydzień się modlimy, to mówię, Bóg mnie nie wysłuchał. Gdzie, co ja mówię, tydzień? Niektórzy to po dwóch dniach mówią, że Bóg ich nie wysłuchał. A wiele rzeczy modlimy się, na niektóre nawet latami będziemy czekali. I co z tego? Bóg i tak jest dobry. Amen? My nie mierzmy nigdy, nie przykładajmy takiej miary do Pana Boga, że dobry to jest ten, co nam tylko coś daje. Ja wam powiem, że dobry rodzic zabierze nóż małemu dziecku. Dobry rodzic nie da chipsów, coli. Nie da. I ktoś powie tak, źli rodzice nie dają dobrych rzeczy dzieciom. To, że dziecko to lubi i uważa, że to jest dobre, nie oznacza, że to jest dobre. I Bóg niektórych rzeczy nam nie da, bo najpierw jest dobry. A my mówimy, Boże, bo nie chcesz mi dać i tak dalej. I mamy żale do Pana Boga, niepotrzebnie. Jakub mówi, że trzeba być cierpliwi, bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Co to oznacza, że nie ma takiego czasu w naszym życiu, że jesteśmy zwolnieni z cierpliwego oczekiwania. Czy to na obietnice Boże, czy to na prośby, które złożyliśmy do Boga, czy to na jakieś zmiany dobre, czy na odejście zła, my mamy być zawsze cierpliwi. Cierpliwie czekamy. Amen? Wierzę w to, że Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię, On nie musiał być 3 lata chodzić po tej ziemi i czynić cud. On mógł przyjść i myślę, że po tygodniu mógłby umierać na krzyżu. Ale słuchajcie, był czas, kiedy On cierpliwie chodził po tej ziemi. Najpierw wzrastał te 30 lat. Później służba kilkuletnia Pana Jezusa publiczna. Dlaczego? Wszystko to dla nas zrobił. I teraz my nawet nie wyobrażamy sobie, jak trudno, czy jak ciężko jest człowiekowi, który jest z nieba, żyć na ziemi. Inne prawa, inna atmosfera duchowa, wszystko jest inne. Kiedyś czytałem świadectwa o ludziach, którzy byli zabrani do nieba, widzieli niebo i oni prawie w każdym wypadku, ci ludzie mówili, że tak powiem po ludzku, wykłócali z Jezusem, że nie chcą wracać do swojego ciała. Że nie chcą na ziemię wracać. Że oni już chcą zostać tam w niebie. Pamiętam, jak czytałem o pewnym człowieku, który umarł i były dwie kolejki. Jedna kolejka taka długa do piekła była i tam każdy był jakby owinięty w to, co było głównym ich grzechem. Jak ktoś tam w jakieś dolary, w coś był owinięty, to wiadomo, że pieniądz był jego problemem największym. Jak ktoś tam jakieś inne rzeczy, ale takie wizualne, jakieś takie atrybuty grzechu były. A on zobaczył, że stoi w tej kolejce do nieba i mówi, że tak stanął, tak jak to jest, udało się, stoję w dobrej kolejce. I jak Pan Jezus powiedział, żeby wracał, to on nie chciał wrócić. I mówi, dobrze, jeszcze o jedną rzecz Cię poproszę, jeżeli się nie zgodzisz, to Cię zabiorę tutaj, ale spójrz jeszcze raz. I kazał mu spojrzeć na tą kolejkę tych grzesznych ludzi. I jak on zobaczył, ilu ludzi w grzechach ginie i niestety idzie na zatracenie, to powiedział, Panie Boże, ja się zgadzam. Więc słuchajcie, nieraz argumentacja Pana Boga musi wstrząsnąć trochę nami, bo my nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zmienić. Teraz tu jest napisane tak, bądź cierpliwy, aż przyjdzie Pan Jezus. Rolnik cierpliwie czeka, my cierpliwie czekamy i zawsze jest to odwołanie do przyjścia Pana Jezusa. Amen. Później już spotkamy Pana Jezusa twarzą w twarz, zobaczymy, no to nie musimy już czekać. No, mamy to najważniejsze wydarzenie w życiu. Teraz następny. Jak Bóg zachęca nas do pilności? 1 Koryntian 15 rozdział. Czy jesteście pilni w swoim życiu, bracia i siostry? Pilni, czyli sumiennie, czy wykonujecie wszystkie swoje obowiązki, zadania, które życie, rodzina przed wami kładzie?
No i jako chrześcijanie też, czy jesteśmy ludźmi... 15 rozdział, 1 wersu do Koryntian, od 54 wersetu. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Odzież jest, o gdzież jest o śmierci rządo Twoje? A rządem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Najpierw jest opis o zwycięstwie, o tym, jak Pan Jezus zwycięża, i na końcu co jest opisane? Dlatego masz być niewzruszony, dlatego masz być stały, dlatego masz pilnie wykonywać te dobre obowiązki. Amen? Gdy jest mowa o przemianie, o zmartwychwstaniu, o tym, że to, co skażone, w nieskażone się przeoblecze. Więc słuchajcie, ja sobie wypisałem 18 takich fragmentów, które nawiązują do tego, że Jezus przychodzi, albo że Sąd Boży, coś, co dotyczy przyszłości, jako wzmocnienie, zachętę, jako przestroga przed grzechem, jako zachęta do cierpliwości, do pilności. Może ten też jeszcze fajnie czytam. Drugi list świętego Piotra, trzeci rozdział i werset od 11. Te wersety. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? To jest odwołanie do tego, że ziemia przednie. Wiadomo, że Pan Jezus najpierw przyjdzie, później ziemia przednie. W świętości i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I teraz spójrzcie, znowu jest opis, jakby tutaj nawiązanie do końca świata, nawiązanie do nowej ziemi, do tego błogosławieństwa, które przyjdzie dzięki Jezusowi. I Piotr mówi tak, przeto, czyli dlatego, że powiedziałem te wcześniejsze informacje, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Czyli znowu mamy odwołanie do czasów końca po to, żeby tu na ziemi dobre życie prowadzić, żeby być przykładnym chrześcijaninem. Jeszcze jeden fragment przeczytam z Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 14 werset. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Czyli ktoś przy uczcie mówi: o, jak będzie cudownie, kiedyś będziemy w niebie, kiedyś, tam jak będziemy z Panem Bogiem. Wiecie, co Jezus mu opowiedział za historię? A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę, zaprosił wielu i posłał swego sługę w godzinę wieczerzy. I tam jest opisane to, że oni się wymawiali i nie chcieli słuchać. I ten człowiek mówi tak: będzie cudownie, jak będzie w tym Królestwie Niebieskim, w Królestwie Bożym będzie ten chleb spożywany. A Jezus mu sprowadził go na ziemię i powiedział, że wielu ludzi, którzy są zaproszeni, nie chcą z tego skorzystać. I znowu to nas odwołanie do czasów końca, tak to nazwijmy. Odwołanie do czasów końca ma pobudzić nas do słuchania Pana Boga, nie odmawiania Mu. A tam no, jeden poszedł pole, drugi woły, trzeci żonę pojął. Każdy miał wytłumaczenie, żeby nie słuchać Pana. Czyli znowu odwołanie do końca świata powoduje co? Że Jezus sprowadza na ziemię tego człowieka i mówi: wielu ludzi po prostu nie chce tego. I my też jak to czytamy, to bracia i siostry, my możemy sobie mówić o okresie niebieskim, o tym, że przyjdzie chwała, wieczna szczęśliwość, że będzie nowe miasto, nowa ziemia, że Bóg wszystko przygotował dla nas, a nam się po prostu nie chce żyć z Panem Bogiem. Mu odmawiamy, On nas zaprasza, my odmawiamy. Zaprasza do jednego, do jakiegoś działania nie chcemy. Zaprasza nas inaczej, nie chcemy. Tak też może być, to jest jako przestroga. Amen? Nie wiem, czy was to pobudza, to co mówię, ale chciałbym, żeby nasze serca zostały pobudzone do
takiego życia, w którym jesteśmy bardzo odpowiedzialni, a bardzo odpowiedzialni, ponieważ Jezus przychodzi. I na koniec przeczytamy fragment z listu do Filipian 4:5. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Dlaczego ma skromność nasza być znana wszystkim ludziom? Pan jest blisko. Dlaczego mamy żyć skromnie? Bo Pan jest blisko. Dlaczego mamy żyć święcie? Bo Pan jest blisko. Dlaczego mamy żyć według Jego przykazań? Bo Pan jest blisko. Przychodzi czas i radości, ale też czas zapłaty czy odpłaty. I my bardzo poważnie to traktujemy. Nie zgadzamy się na to, żeby ktoś tłumaczył nam, że to są jakieś bajki, starodawne opowieści i tak dalej. To jest prawda, dlatego że spotkaliśmy się z żywym Jezusem Chrystusem, dlatego że sami przeżyliśmy Jego zbawienie w naszym życiu, Jego ratunek. On jest realny dla nas, dlatego to, co Biblia mówi, zawsze będzie dla nas realne. Chciałbym, żebyście się pomodlili i powiedzieli: Panie, przepraszam Ciebie, że nieraz moje myśli czy pragnienia były takie ziemskie, że tak przylgnąłem trochę za mocno do tego, co jest na tym świecie, a rzadko myślałem o tym, że Ty przychodzisz. I chciałbym, żeby ta motywacja wzbudzała we mnie większą gorliwość, większe poddanie Tobie, większe posłuszeństwo, bo Ty przychodzisz. Panie Jezu Chryste, my naprawdę chcemy Ciebie przeprosić za nasze błędne myślenie nieraz. Panie, nam się wydawało, że idziemy do nieba, ale tak żyliśmy, jakbyśmy mieli całą wieczność tu na ziemi spędzić. Panie, my dziś przychodzimy do Ciebie, nasz Królu, i chcemy prosić Ciebie, żebyś przez Ducha Świętego ożywił w nas tą prawdę, że Ty przyjdziesz po swój Kościół, że nadejdzie czas końca tej ziemi. I Boże, my nic na tą ziemię nie przynieśliśmy, nic z tej ziemi nie możemy wynieść. Ale Twoje Słowo mówi wyraźnie, że mamy tak żyć, jak ci, którzy oczekują na przyjście swojego Pana, którzy oczyszczają się, którzy przychodzą, Boże, w posłuszeństwie zawsze przed Twój tron, bo Ty przyjdziesz. I Panie, ja modlę się o każdego z nas, żebyśmy, Boże, nie zawstydzeni, ale w radości byli spotkani przez Ciebie. Że kiedy przyjdziesz, to żebyśmy zostali zastani w miejscu posłuszeństwa, w miejscu świętości, w miejscu oddania się Tobie, miłowania Ciebie, miłowania ludzi. Panie, my przychodzimy do Ciebie po to, bo sami w sobie nie mamy siły na to. Ale Ty jesteś naszą siłą. Ty, Boże, posłałeś swojego Ducha, który jest z nami aż na wieki. I Panie, On nie jest tylko jako towarzysz, którego zasmucamy, ale jako towarzysz, którego mamy słuchać. Jako ten, który ma wszelką władzę i moc, który daje dary. Panie, my chcemy być Tobie posłuszni. Chcemy, żeby Twój Duch się nas prowadził tak, żebyśmy byli przygotowani na spotkanie z Tobą. My ogłaszamy, że Ty jesteś oblubieńcem, a nas powołałeś, abyśmy byli częścią Twojej oblubienicy. I Panie, ze swojej strony, tak po ludzku, chcemy, Boże, zrobić wszystko, żeby Tobie się podobać. Dlatego chcemy nauczyć się posłuszeństwa Słowu. Chcemy być tymi, których skromność też jest wszystkim znana, bo Ty przychodzisz, Ty jesteś blisko. Panie, oddajemy Ci samych siebie. Błogosławimy Ciebie i dziękujemy za życie, jakie nam dałeś. I chcielibyśmy, Boże Wszechmogący, tak żyć, żebyś mógł użyć nas osobiście, naszych rodzin i tego Kościoła, aby wielu ludzi tu było zbawionych w tym mieście i okolicach, żeby wielu ludzi przyszło do Ciebie, wielu ludzi doznało przemiany. I kiedy, Boże, się nawrócą, chcielibyśmy też im powiedzieć o tym, że Ty przyjdziesz i żeby się też przygotowywali. Amen.